Rozmowa dnia. Nasz gość. Profesor Jan Szyszko, minister środowiska. Witam, panie ministrze, dzień dobry. Witam serdecznie, dzień dobry, szczęść Boże z samego rana. Ministerstwo jakoś uczci Międzynarodowy Dzień Meteorologii? No, jest to Międzynarodowy Dzień, niezwykle ważny, a polska meteorologia jest naprawdę na wysokim poziomie. O, wiedziałem, że pan trochę optymizmu wleje w nasze serca. Też z optymizmem pan patrzy na głosowanie, które chyba koło 15 ma mieć miejsce w Sejmie. Głosowanie nad wotum nieufności wobec pana osoby. Opozycja chce pan odwołać ze stanowiska. No to jest prawo opozycji, ma prawo składać wnioski do odwołania ministrów. Czyli gdzieś tak wczesnym popołudniem chyba wiele resortów będzie trochę wolniej pracowało, no bo to jest chyba ponad 40 osób pracujących w resortach, to są posłowie jednocześnie. No to żeby byli na sali i głosowali, to będą musieli z resortów przyjechać do Sejmu. No myślę, że tak się stanie, ale wszystko zależy jednak od posłów. Oni są całkowicie niezależni. Miał pan okazję wczytać się, panie ministrze, w projekt tych zmian, nad którymi będą dyskutować posłowie, jeśli idzie o ustawę o wycince drzew? Nie, jeszcze nie miałem możliwości się wczytać to, dlatego że to jest podobnie jak poprzednia ustawa. Pan mówi pewnie o ustawie o ochronie przyrody. Tak, tak, tak. To jest tak. Ustawa poselska, więc ministrowie nie mają specjalnego wglądu w ustawy poselskie. Natomiast był wczoraj mój wiceminister. Wiem, że dyskutował na ten temat i dzisiaj na pewno rano się z tym zapoznam. To ja podpowiem, co tam między innymi ma być zmienione. Takie obostrzenie mówiące, wprowadzone, że jeśli właściciel dokonuje wycinki drzew na swojej nieruchomości, to nie będzie mógł jej potem na przykład sprzedać na cele prowadzenia działalności gospodarczej innym osobom przez 5 lat. To, jak rozumiem, wymierzone w tych, którzy za deweloperów brudną robotę załatwiają. No myślę, że tak, że taki jest sens, ale muszę naprawdę się z tym zapoznać. Natomiast w takim skrócie, jak mi pan powiedział, no myślę, że no trzeba sprawdzić, czy to jest zgodne z konstytucją. A obowiązek zgłaszania tego, że zamierza się usunąć drzewo do urzędu gminy? No to nie wiem, to chyba... No to też się taka propozycja taka tutaj propozycja pojawia w tej nowelizacji. Też muszę się z tym zapoznać, naprawdę, bo takie no, wyrywkowe zdania ciężko, żeby komentować w jakiś sposób. Myślę, że na pewno posłowie Prawa i Sprawiedliwości dobrze analizują to i na pewno zrobią dobry projekt, o ile były jakieś tam usterki, na pewno je naprawią. A pan uważa, że nie ma tam żadnych usterek, że nic nie trzeba poprawiać? Panie redaktorze, no z tej ustawy, która była w Sejmie, ja osobiście, był to, tak jak mówię, projekt poselski, ale ja ten projekt popierałem i popieram. A jak są jakieś usterki, to naprawdę głęboko będę współdziałał z posłami, o ile będzie taka możliwość. To o ile coś trzeba naprawić, to na pewno naprawimy. W wywiadzie, który przeczytałem dziś w Gazecie Polskiej Codziennie, udzielił pan wywiadu tej gazecie, mówi pan o tym, że to był jeden z głównych postulatów wyborców podczas spotkań jeszcze w kampanii wyborczej. Mówią właśnie o takich zmianach, które pozwalają właścicielom na wycinkę drzew na własnej posesji. Nie przesadza pan trochę? Naprawdę ludzie przychodzili i mówili, wreszcie pozwólcie nam wycinać te drzewa. Panie redaktorze, no o ile ktoś ma swoją działkę i posadził tam swoje drzewa po to, żeby spełniały pewną rolę, nazwijmy to krajobrazowo, żeby ładnie wyglądały, no to w pewnym momencie no może powiedzieć, dobrze, ale ja to chcę wyciąć i zasadzić nowe drzewa, 2, 3, żeby tak samo ładnie wyglądało. Czyli mi się wydaje, że no, własna działka, własne drzewa, no można postępować z nimi tak, jak się chce. I rzeczywiście były problemy i tych problemów było bardzo dużo, dlatego, że o ile ktoś ma drzewo na swojej działce, drugiemu sąsiadowi może to drzewo przeszkadzać bardzo mocno. Ja takich problemów widziałem dużo, szczególnie pod Warszawą. Jestem tutaj z okręgu podwarszawskiego. I wtedy dochodzi tak, że to są no, śmieszne sprawy wręcz, ale liście lecą na działkę sąsiada. Sąsiad domaga się wycięcia drzewa, bo to jest drzewo no, właściciela. Właściciel nie może uzyskać zgody, bo drugi powiedzmy protestuje przeciwko temu, żeby drzewo wycinać. No mnie się wydaje, że sprawami drzew, sprawami w ogóle bezpieczeństwa, nazwijmy to środowiskowego, łącznie z terenami zielonymi, powinno zajmować się państwo na szczeblu państwa, samorząd na szczeblu samorządu, a właściciel na własnej działce. No ale tam, gdzie właśnie samorząd się zajmuje, jak się okazuje, w czasie obowiązywania nowej ustawy, no też ta wycinka idzie w najlepsze w wielu miejscach. Na to się skarżą. Myślę, ci, którzy też protestują przeciwko, jak to mówi opozycja, Lex Szyszko, bo to jest najbardziej łatwe do zauważenia. Jedzie się miastem, mijamy parki, gdzie jeszcze do niedawna były drzewa, teraz tych drzew nie ma. Panie redaktorze, ja jechałem w sobotę, niedziela przez Polskę, przejechałem ponad 1200 kilometrów i widziałem dużo leżących drzew, ale proszę mi wierzyć, patrzę na to okiem zawodowca, to są zręby zakładane przez Lasy Państwowe, a przypuszczam, że w tej chwili zostało tak to nagłośnione, że wszystko się mówi to przez ustawę Szyszko, która nie jest ustawą Szyszko, tylko
znowu poselsko. Czyli, że teraz jak każdy zauważy gdzieś ścięte drzewo, gdzieś ścięte to pana drzewo, wina, to tak? Oczywiście, no, tak zostało to pokierowane przez środki społecznego przekazu, ale to jest też dobre, bo z jednej strony no, obnażyło to dużo niedociągnięć na szczeblu samorządu, bo samorządy nie mają planu zagospodarowania przestrzennego, nie mają wizji w ogóle terenów zielonych, infrastruktury zielonej. To widać wyraźnie, że samorządy nie spełniają swojej roli, jaką powinny spełniać, bo one mają tą ochronę środowiska, ochronę przyrody w własnej gestii. Natomiast również powiedzmy, no, jak jadę drogą, są wycinane drzewa przydrożne. To jest zupełnie inna sprawa. Są sprawy związane albo z usuwaniem starych drzew, które są niebezpieczne z punktu widzenia, powiedzmy, chociażby bezpieczeństwa ruchu, albo z drugiej strony są poszerzane drogi i te uzyskają zgody odpowiednie od różnych no, odpowiedzialnych za to instytucji. A propos środków masowego przekazu, Super Express to jest mainstreamowe medium, czy nie mainstreamowe, pana zdanie? Wie pan, ja Super Expressu niespecjalnie czytam. A, no to to mainstreamowe w takim razie, bo pan mówi, że mainstreamowych mediów pan nie czyta i nie ogląda, no to pewnie nie zna pan wyników sondażu, który Super Express dzisiaj zamieszcza na stronie trzeciej. Zadano pytanie Polakom, czy właściciel działki powinien mieć prawo do wycinania na niej drzew bez zezwolenia urzędników. Jak pan obstawia, która strona wygrała? Ona nie ulega najmniejszej wątpliwości, że tereny niezurbanizowane, małe miasteczka, czyli ci, co mają rzeczywiście kontakt, to w zdecydowanej większości są za tym, że mogli decydować o sprawach związanych z drzewami. Tu takiego podziału nie było. Po prostu pytano respondentów z różnych regionów i z dużych miast i z małych, ale łącznie wyszło to tak. 50% mówi tak, 31% mówi nie, 19% mówi trudno powiedzieć. No więc być może, panie redaktorze, zacznę oglądać również mainstreamowe media, tak, akurat te wyniki, które dotyczą prawdopodobnie dużych miast, no jednak wyraźnie mówią, że zdecydowana część społeczeństwa jest za tym, żeby jednak decydować o tym, co się ma na własnej działce. A jak pan ocenia akcję, no to właściwie już jest teraz wielopartyjna akcja, bo tu Platforma Obywatelska sadzi drzewa i PSL sadzi drzewa. Zdaje się, że PiS też się zabrał za sadzenie drzew tu i ówdzie. Panie redaktorze, PiS zawsze sadził drzewa, muszę panu powiedzieć. No chociażby sam fakt po Paryżu, spotkanie Grupy Wyszehradzkiej w Tucznie, gdzie było spotkanie wiceministrów, byśmy założyli specjalny las paryski na terenie nadleśnictwa Tuczno, za zgodą nadleśniczego oczywiście. Duży już Tuczno. Jest ten las? Tak, to jest wyznaczona, powiedzmy, taka powierzchnia, żeby wszyscy obcokrajowcy, którzy przyjeżdżają, którzy dyskutują na temat porozumienia paryskiego, no wsadzili swoje drzewo w jednym miejscu, żeby to było uwiecznione, że ci ministrowie tam byli. Natomiast no, proszę mi wierzyć, że jednak lasy państwowe co roku sadzą około 500 000 drzew, a więc... No ale oni sadzą w lasach, a wycinka, która wszystkich najbardziej boli, to ta w miastach. Ale panie redaktorze, niech pan zauważy, to rzeczywiście tak boli, ale jak się patrzy na ząb, który jest założony przez lasy państwowe, to się mówi, no to właśnie wynik tej ustawy, którą Sejm przyjął 16 grudnia ubiegłego roku. To jeszcze mam dla pana ciekawą informację z mainstreamowych mediów, które pan nie czyta, też w Super Expressie dzisiaj wyczytałem, że rzecznik prasowy, panie redaktorze. Ale ciekawe, czy zwrócił, bo to jest taka uwaga, taką małą notkę, strona 9. Polski dąb Józef z Wiśniowej na Podkarpaciu został europejskim drzewem roku. O, proszę, to jest wielkie osiągnięcie. To jest drzewo, które ma 650 lat. Wyrosło w dobrach rodziny Mycielskich. No widzi pan, czyli znane w dobrach drzewo, rodziny Mycielskich nie wycięli Mycielscy przez 650 lat. Prawda? No ja bo prawo im zabraniało, może teraz wytną. Na swojej działce też drzewa, które sadziła babcia, jak wróciła ze Stanów Zjednoczonych i do tej pory wszystkie są w dobrej kondycji, rosną. A proszę powiedzieć, inny projekt wielkich zmian w polskim krajobrazie, o którym media już od kilku dni informują, czyli zmiany, regulacja dróg wodnych w Polsce. To jest projekt, który będzie pilotowany, jak rozumiem, przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, ale pana resortu też będzie dotyczył, bo część komentatorów alarmuje, że to są zmiany, które mogą naruszyć kilkadziesiąt, może nawet więcej terenów Natura 2000. Idzie o regulację ostatnich dużych dzikich rzek Unii Europejskiej. Odra, Warta, Wisła, Bug. Panie redaktorze, akurat jestem tym ministrem, który zna dobrze Naturę 2000. Zresztą robiłem swego rodzaju zręby, również legislacyjne, powiedzmy sobie, Natury 2000.
Natura 2000 jest super dobrą metodą kontrolowania tego, czy dobrze realizujemy rozwój gospodarczy zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Czyli co? Mamy tak się rozwijać, żeby wraz z rozwojem gospodarczym nie ginęły siedliska i nie ginęły gatunki, które są wyznaczone w ramach sieci Natura 2000. A jak będzie mogę trzeba panu polskie powiedzieć, rzeki... że całkowicie rozwój gospodarczy jest zbieżny z tym, o ile wie się, jak to się robi. I jak będzie trzeba pogłębić o 2-2,5 metra polskie rzeki i zbudować na nich mnóstwo kaskad, żeby można było regulować żeglugę, to nie zaszkodzi żadnym terenom Natura 2000. Jeszcze pan raz powiem i powtórzę to. Wszystko można zrobić pod warunkiem, że wie się, w jaki sposób to zrobić. Są również, no, musi człowiek się rozwijać, musi budować infrastrukturę, ale może również tak budować tą infrastrukturę, żeby kompensować ewentualne straty w innym miejscu. I to są właśnie założenia Natury 2000. Notabene mamy specjalne studia w tym kierunku uruchomione w Wyższej Szkole Kultury Społecznej medialne na temat polityka ochrony środowiska, kompensacje przyrodnicze. Czyli w jaki sposób kompensować straty ewentualne wynikające z tego, że musimy coś zrobić dla rozwoju gospodarczego. Ja jeszcze wyjaśnię tym z naszych słuchaczy, którzy nie do końca orientują się, o cóż idzie. Na początku marca prezydent Andrzej Duda ratyfikował taki dokument, którego tytuł brzmi Europejskie Porozumienie o Głównych Śródlądowych Drogach Wodnych o znaczeniu międzynarodowym. No bo to jest tak. Też włączenie polskich rzek w ten system transportu wodnego międzynarodowego i główne tutaj, główne trasy to jest E40, czyli Warta, Noteć, potem Wisła, przez Bug, połączenie Gdańsk-Odessa, E70, to jest z udziałem kanału bydgoskiego aż do Rotterdamu, to jest połączenie europejskie Rotterdam-Kłajpeda, a E30 Odra-Dunaj ma spiąć Świnoujście z Bratysławą i w latach 2016-2030 będzie realizowany ten projekt. No to gigantyczne przedsięwzięcie. Panie redaktorze, gigantyczne przedsięwzięcie, ale niezwykle również istotne. Transport wodny jest najbardziej transportem ekologicznym, można powiedzieć, w ogóle prawdę powiedziawszy. I najtańszym, jednym z najbardziej, powiedzmy, sprzyjających środowisku. Niech pan zobaczy polskie dziedzictwo kulturowe, kanał Augustowski. No to przecież była droga wodna, która łączyła nas z Bałtykiem wtedy, kiedy nie mieliśmy dostępu w tym miejscu, a mianowicie przez Gdańsk. O czym przypominał profesor Jan Szyszko, minister środowiska, gość sygnałów dnia w Radiowej Jedynce. Minister na pewno gdzieś do 15, tak? A potem się okaże, jak posłowie zobaczymy, głosowali. Zobaczymy, panie redaktorze. Dziękuję bardzo. Dziękuję, z panem Bogiem. 26 po 7. Była to rozmowa dnia.